Siemane, jestem Sawity Serstą, a dzisiaj wybieramy się ponownie do koboldów i ich katakumb. Dzisiaj wchodzimy ponownie w ten solo adventure z przed lat, naprawdę, dosłownie chyba przed lat. Dzisiaj wyjątkowo mam już dla was gotowy deck, znaczy może nie gotowy, bo to jest dopiero pokonałem trzeciego bossa, ponieważ ci pierwsi trzej bossowie to powiedzmy nie są jakieś duże wyzwania i często są to dosyć generyczne mecze, dlatego pozwoliłem sobie je pominąć i już te dwa pakiety kart, czy nie, czy trzy w sumie, to teraz będzie trzeci, dołożyć. W którą stronę idziemy tym priestem? Priest zaczyna z dosyć takiego generycznego zestawu z tą kleryczką, z jakimś Mind Blastem, z kultystą, z Shadow Repainem, a my do tego będziemy dokładać najtłustsze postacie, jakie znajdziemy, ponieważ udało mi się wylosować taką fajną pasywę, która sprawia, że nasi stronnicy, którzy kosztują więcej niż 5, kosztują 5. Przez to ten Kel'Thuzad i ten obsydianowa statua jest no bardzo, bardzo mocnym tempo zagraniem. Będziemy dobierać sobie teraz kolejny skarb i mam tutaj nie ukrywam dylemat, ponieważ żadna z tych rzeczy jakoś bardzo nie pasuje do mojego deku. Amulet dominacji ma tę wadę, że no nie zawsze możemy do końca sobie wziąć, co będzie nam przydatne. Znaczy jest kilku bossów, przeciwko którym amulet dominacji jest kosmicznie dobry, bo jest taki boss na przykład, który spawnuje takie grzyby chyba? Grzyby, które mają poisonous przeciwko bohaterom. Czyli są w stanie w jednym hicie zabić bohatera i to moglibyśmy sobie wtasować, ale to jest dosyć rzadkie. Zastanawiałem się nad przetasowaniem dwóch deków, ale mi się podoba mój deck, dlatego w zasadzie rozważam między tymi dwoma rzeczami. Ten Portable Ice Wall jest spoko, ponieważ to jest taka duża postać i jak za tym schowamy na przykład Kel'Thuzada, no to wygląda bardzo fajnie. Tym bardziej, że mamy jeszcze Resurrecta. Oj, to ojej, to nie, to na pewno to bierzemy. Nie wiem, nad czym się w ogóle zastanawiam. Tutaj szukamy najtłustszych, ale nam się trafiło. Tego nie chcemy, tego też nie chcemy. No nie, no trzy Kel'Thuzady. Przepyszne. Jeszcze ten Lesser Diamond Spellstone, a przed nami Krax. Krax, z tego co pamiętam, który jest znany z tego, że zakłada sobie pancerz i chyba z tego co pamiętam nie jest trudnym bossem. Nie pamiętam, czy ja go spotkałem na czwartym, czy na jeszcze wcześniejszym poziomie, czy etapie powiedzmy, ale wydawało mi się z tego co pamiętam, że to nie był trudny boss. Jednak zobaczymy. No jest ta ściana, jest Bishop tuż po tej ścianie i jest Kel'Thuzad w zasadzie na piątą turę, to jest świetna ręka. Ta ściana nam, okej, przez pierwsze tam 2-3 tury nie będziemy nic robić, ale potem możemy sobie ją wskrzesić, a potem możemy za nią schować Kel'Thuzada, więc o czym mógłbym marzyć więcej. Tak, to jest moja pasywa, jego moc specjalna to jest chyba zadaje jedno obrażenie wszystkim stronnikom? A, wszystkim stronnikom przeciwnika? No to nie jest problem. Jedyne, na co musimy uważać, to żeby mu się nie zbustował jakoś mega taki jego wesoły stronnik, który się nazywa nie Gurubashi Berserker, tylko ten, nie, Amani Berserker, ten trzymany 2-4, który dostaje dostaje do ataku za każdym razem, kiedy jakakolwiek postać zostaje zraniona. Mamy idealny wykres many. Oczywiście tych bishopów na razie nie będziemy grali, bo póki co będziemy po prostu, ojej, jeszcze kolejny Kel'Thuzad. No nie wiem, czy to smajtował, w sumie nie widzę jakiejś potrzeby tego smajtowania, bo w sumie i tak to musi się przebić przez tę ścianę. Shieldstone taki malutki nam nie robi dużej różnicy, nawet jak mój przeciwnik się przez to przebije, to ja mam tego Bishopa, żeby to wskrzesić. Ja mam, ojej, tak dobrze wygląda ten mecz. Oczywiście czwarty boss nie jest jakiś trudny, ja nadal moglibyśmy od razu pójść do piątego, ale ten czwarty też myślę, że będzie dobry, żeby pokazać wam w ogóle, co ten deck potrafi, bo czasami dostajemy takie mecze, chociaż tutaj dostajemy, jeszcze przez te pierwsze cztery mecze dostajemy takie mecze, w których prawie wszystkie karty i tak dobieramy, które mamy, więc no nie wiem, czy mogłoby być lepsze. Kel'Thuzad w Bishop, który może jednego z tych Kel'Thuzadów wskrzesić, jest dobre. To jest zdecydowanie dobre. Rune Shield. Jak działała ta karta? A, to był ten set kart, które tak jak te diamenty, jakby one robiły co innego. Ale po prostu chyba idę face, no nie? Ja też chcę mu zdejmować pancerz, bo ja pamiętam, że on ma duże synergie z pancerzem. Chciałem powiedzieć, że to były takie karty, które za każdym razem miały chyba znaczy w twoje ręce zmieniały dodatkowy efekt, czyli ta karta na przykład zawsze, nie wiem, dawała nam 5 pancerza, a dodatkowo mogła dać nam, nie wiem, chyba jeszcze dodatkowe 5, albo golema 5, teraz nie pamiętam. A co nam się tutaj tak wesoło namnożyło? Dobra, to będzie raczej łatwa rozgrywka, ale mamy naprawdę, myślę, że dobry deck. To tutaj też dostaliśmy idealny początek, bo problem niestety tego deku jest taki, że on może bardzo łatwo snowballować. Może bardzo mocno snowballować, ale też niestety na początku, jak dostaniemy jakieś takie nowsze kleriki albo Fairy Dragony i to się nam zacznie wskrzeszać, no to średnio. Co my tu mamy? Zaklęcia to mnie nie interesuje. Resurrecty razy 5 bardzo chętnie. Tak, zdecydowanie. Resurrection to jest to, co w tym deku będziemy chcieli zrobić.
Gutmuk jest ok, bo to jest z tego co pamiętam. Zaraz sobie zobaczymy jego Hero Power, ale jestem prawie przekonany, że pamiętam, że to jest. Albo że on przyzywa sobie Troga za każdym razem, jak rzucimy zaklęcie, albo dobiera kartę i zmienia jego koszt na 1 za każdym razem, jak dobieramy zaklęcie. No generalnie to jest taki boss, który jest bardzo antyzaklęciowy. My w moim deku mamy trochę tych zaklęć, większość z nich zobaczymy teraz, ale mamy też sporo stronników i to ich będziemy tutaj oczywiście szukać. Kel'Thuzad jak najbardziej to jest to, czego będziemy szukać. No jeden, nawet są duże szanse, że w sumie Kel'Thuzad dostaniemy. O, właśnie, i z tym nawet resurrectem to będzie dobre. To jest, tak, to widzę, że to jest pasywna. Przepraszam, czy mogę zobaczyć? Halo? Po prostu od nowego Troga. No to nie jest jakiś duży problem. Tutaj musimy oczywiście uważać bardzo z tymi zaklęciami, bo nie chcemy ich nam namnożyć. Na przykład tutaj ten Shadow Pain nie ma zupełnie znaczenia, bo nie ma zupełnie sensu, bo on to sobie. No, grałbym to chyba czysto dla tempa. No ten Resurrect nie jest fajny na tym Fairy Dragonie i bardzo mi pogarsza jednak to, co mogę wskrzesić. Uwa, to jeszcze zginęło. Tutaj akurat jest sens chyba wymieniać tego. Jest sens czy nie jest sens wymieniać tego Troga? Light Spawn, very good. Bardzo dobrze, bo będziemy mogli sobie pięknie jakoś odpowiedzieć na ten stół, bo to chodzi generalnie o to, żeby on nas po prostu nie przeraszował. Okej, okay, super. Tutaj będziemy mogli ładnie też chyba potradować. Smite trade tutaj? Czy też... Shadow Pain jest o wiele lepsze na późniejsze postaci, więc ja zrobię tak. I zrobimy, myślę, że tak i to oczywiście uleczymy. Te Shadow Pain, ja po prostu pamiętam, że tam są kolejne te drogi, chyba 3-5, które po prostu o wiele lepiej odpowiada ten Shadow Pain na nie. O, tu będzie podwójny trade? A, niestety. Dalej u nas Kel'Thuzad. Kel'Thuzad bardzo dobrze, ten Resurrect. Albo obsydianowa statua. Nawet nie wiem, co jest lepsze. Chyba obsydianowa statua. Bo to mnie raz... Znaczy, leczyć to nie ma dużego znaczenia, ale zatem można schować Kel'Thuzada. My szukamy właśnie takich rozwiązań, żeby schować Kel'Thuzada za czymś i wtedy dopiero coś robić. Okej. Okay. Pięknie możemy teraz stradeować i sobie to wskrzesić i od tego momentu ten mecz powinien już być... No nie chcę powiedzieć nasz, no ale bardzo blisko naszemu. No to jest chyba dobre, ponieważ w ten sposób sobie po prostu wskrzesimy tę statuę. 15. To nie powinno zabić. Nie zabije. Nie! Aha. No to jest mocne. Ja bym zagrał to, bo tutaj mamy naprawdę spore szanse na Kel'Thuzada. Albo na tą statuę jeszcze jedną. Kel'Thuzad. Nie udało się. Możemy spróbować to jeszcze potem wskrzesić. Ja bym tu nie tradeował, poszedłbym w twarz, aby trochę obrażeń sobie wpakować jednak naszego przeciwnika. Ała! No właśnie ten Fairy Dragon strasznie mi tutaj zepsuł. To może ja naprawdę powinienem był go nie grać? To teraz rozważam taką alternatywę. Sprawdzimy, co dostaniemy z Bishopa. A potem dwa resurrecty. No, któryś z nich musi mi dać Kel'Thuzada, prawda? Albo to 4-8. To jest... średnie. To jest... No on dostanie te drogi niestety. Och, no właśnie. I to jest... Kel'Thuzad, come on. Okej, okay, 4-8 też jest okej. Okay. Też jest okej. Okay. To nam nie robi chyba dużej różnicy. To jest większy problem. Tutaj musimy uważać, żeby to się nie zbuffowało jakoś dziko. I co my tutaj robimy? Jak najlepiej rozwiązać tę turę? Możemy tak stradeować. Mi się nadal ten trade bardziej podoba, bo ja wiem, że on ma drogi 3-5. I te drogi 3-5 to będzie większy problem, bo to mogę na razie tak stradeować. Więc ja bym tutaj potradeował tak, tak i tak. No to na pewno gramy. To bym chyba uleczył? Nie, to bym chyba uleczył, żeby więcej życia tu mieć. Walnąłbym go w twarz i tyle. No nie skrzesiliśmy tego Kel'Thuzada. Ja naprawdę nie wiem, czy w takim razie nie powinienem po prostu odrzucać te Fairy Dragony, bo jednak no... Okej, stracimy na początku trochę tempa, bo nie zagramy czegoś, nie wiem, obrwiemy trochę więcej w twarz, no, ale biorąc pod uwagę, że ja mam takie bydlaki, ho, wygraliśmy! Dobra, to leci tak, to leci... tutaj tylko, żeby te uleczyć postaci, czy wychodzi mi, czy zależy mi na damage'u? Nie, w sumie to mogę zrobić po prostu tak. Tutaj to wszystko leci w twarz. No i to już powinno być... Absolutnie z górki od tego momentu, ponieważ będziemy mieli skrzeszoną tą postać 4-8. Piękne leczenie, piękny, mocny efekt i ojej. Ojej, co? Halo? Wow, okej. Okay. No dobra. Ale to jest tak lethal, co nie? Więc to dużo nie zmieniło. Piąty boss. Pokonany. Więc zobaczymy, co będzie faktycznie dalej. Ten Gutmuk akurat nas bardzo nie kontrolował, mimo tego, że ja mam trochę zaklęć, ale to wiecie, to nie jest cały deck oparty na zaklęciach, więc... Szósty boss przed nami, ale najpierw... średnie trochę, średnie te
te moce, bo to jest oczywiście mega mocne w Priście, ale my nie idziemy w tę stronę w ogóle. To, żeby stronnicy przeciwnika kosztowali jeden, to jest bardzo zależne, bo przy niektórych bossach to praktycznie nic nie daje, bo na przykład jest ten The Darkness, którym się spieraliśmy z magiem i to w ogóle nie wchodzi. To w ogóle to nie ma znaczenia, że to tam kosztuje jeden więcej. Są też inne, które opierają się na przykład ta jakaś arczmagini, która bierze dodatkowe tury, która raczej to nie jest mocne. Ja nie wiem, czy bym nie zaczynał z jednym kryształem więcej, tylko po to, żeby po prostu szybciej te wszystkie wesołe postacie moje grube wyrzucić. Chociaż jeden więcej dla... No to powinno być... Okej, myślmy o finalnym bossie. Ja znam trzech finalnych bossów. Nie, dwóch pamiętam. Jeden to jest ten taki smok, który wskrzesza... który zadaje obrażenia w zależności od tego, czy tam są, czy nie są na stole jego te skarby. I przeciwko niemu wolałbym, żeby to mieć pasywę. Przeciwko The Darkness wolałbym chyba tę. Ale ta będzie chyba lepsza po prostu, tak przeciwko innym. O, rozwiązaniem jeszcze jeden ten zestawik? Oj, zdecydowanie Resurrection kolejne. Bardzo ładnie trafiliśmy. 4 Kel'Thuzany, to jest to dokładnie, czego potrzebuję. Tad, a co to robi? Przyzwij losowego Murloka ze swojego deku. Uła, to dobrze, że wzięliśmy tę pasywę, bo to będzie pewnie chciało nas przeraszować i szybko wyrzucić rzeczy na stół, a jak każdy Murlok będzie kosztował jeden więcej, to możemy mieć tutaj łatwiejszą sytuację trochę. Bo co prawda on będzie przyzywał Murloka ze swojego deku, więc zakładam, że tutaj sposobem na wygranie to po prostu będzie sfatygowanie. Ale no Dark Cultist, Onyx Bishop, Kel'Thuzad to chyba bierzemy, co nie? Chyba bierzemy. Bo to jest piękna trzecia, czwarta, piąta. No przez pierwsze dwie nic nie zrobię i to jest pewne ryzyko, szczególnie przeciwko Murlokom. Ale ponieważ jego Murloki kosztują jeden więcej, to zakładam, że może się uda troszeczkę wolniej to rozegrać. W którze pierwszej jakbym coś zagrał? Co? Aha, bo to jest tego typu deck. On nic nie dobiera, tylko po prostu przyzywa te Murloki ze zero many. Aha, no to moja pasywa to raczej taka... okej. Okay. Rzucimy ten Mind Blast chyba tylko po to, żeby tu manę wykorzystać. Okej, ja myślałem, że... Mam nadzieję, że tam nie ma jakichś bydlaków. To jest losowy Murlok, czy losowy... A, minion w ogóle, okej. Okay. No dobra, jakoś to challenge'ujemy. Śmiesznie. Co, przepraszam, co to robi? Na początku twojej tury zadaj 5 obrażeń... Your hero? W sensie... Swojemu bohaterowi? To brzmi jakoś trywialnie w takim razie, że on się sam zabije tym grabem. Nie rozumiem. Tak, to jest swojemu bohaterowi. Aha, czyli on za dwie tury po prostu jest martwy. Nie rozumiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. No okej, 4x7,7 jest mega OP, ale jakby to... Co? Przecież to... Co? Chyba się zgubiłem, no jakby do czego zdąży... Co? Nie wiem. Dobra, to chcemy chyba przetrade... Nie, to chcemy tu najpierw przetradować, to potem tu, żeby zmniejszyć obrażenia. To się wszystko wskrzesi, Kel'Thuzad na tam 1000 życia i dosyć łatwo. Przecież na początku... No, co? Nie rozumiem tego bossa, słuchajcie. Są takie tacy dziwni... Aha, okej, okay, to teraz rozumiem, w sensie, bo ma szansę na coś takiego, a ma szansę na coś takiego. Ale tutaj nie ma znaczenia, co ja zrobię, bo on się po prostu zabije, tak? Tak? Czybym dobrze przeczytał tę kartę? No tak. Ale wiecie co, ja nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś na przykład second stage'a, więc może zagrajmy tak, jakbym normalnie to grał. Aha, tylko to dużo to nie zmieni. To będzie taki trade, to będzie taki trade. Tu będzie chyba jeszcze jeden Kel'Thuzad, czy leczonko? Leczonko na wszelki wypadek. I siebie chyba. A co chcę wskrzesić? Może chcę coś wskrzesić? Może tam coś jest? No w sumie są tylko ci, aha, bishopy i kultyści. No, nie ma dużego znaczenia, czyli zrobimy tak. Tego bishopa już nawet nie ma co... Okej, to tyle. Ja się teraz po prostu zje, tak? I nie ma tutaj... Aha, to jest koniec, okej, dobra. Nie, myślałem, że tu może jest jakiś, wiecie, że to jest taka podpucha, że ten krab go zjada i... śmiesznie, może to po prostu dostaliśmy jakieś mega fartowne rozłożenie, bo jest też taki drugi boss, który jest mega według mnie trywialny i wow, dostaliśmy kolejnego resurrecta, jeszcze to, ojej. Ale to też jest dobre. Wow, to jest Recruited Dragon. Uła. I tej serki za 5 many? Ale ten Eternal Servitude chyba za dobry po prostu, za dobry. Bo chodzi o tempo. W tych takich kluczowych meczach, w których ja zawsze przegrałem, to chodzi o tempo. Voodoo Master, wszystkie okrzyki bojowe. Jak on nie robił się dwa razy? Uła. Tylko, że ja nie mam agonii za bardzo. Ja mam... Wskrzeszanie, ale nie mam, znaczy mam tutaj jakąś agonię i to mam agonię, ale mam raczej wskrzeszanie niż
niż agoniowanie. Chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć co do tego Murloka, to jeszcze jest drugi taki boss, który na razie nigdy nie udało mi się przegrać przeciwko niemu, to była AFK. Taka pani, która przez pierwsze chyba 5 tur nic nie robi, w sensie ma taką nawet specjalną, moc specjalną, która brzmi dwie many, nic, zrób nic, do nothing. I no i ona, zobacz, po tych 5 turach ona się rozkręca, więc może nie będę wam tutaj bardzo spoilerował, ale czekajcie, czy ja chcę? Bo to wygląda na bardzo dobrą piątą turę i wskrzeszenie tego potem. Możemy wziąć ten Potion of Madness, jeśli okaże, że mu przeciwnik jakoś rzuca na, przez te pierwsze 4 tury coś. Ale ten wracanie z tym Obsidian Statue myślę, że będzie bardzo dobre. I potem wskrzeszenie tego, jeszcze ten Agonia się robi 2 razy. Nie, no to jest według mnie, to jest, powinniśmy to trzymać. Biorąc pod uwagę, że mam tylko jedno, to na pewno. A kultysta będzie wcześniej, więc co, spoko. Fajne jest to w Eternal Service, że to pozwala nam odkryć stronnika. A jeszcze wszystkie jego miniony kosztują 2 razy mniej. Ej, no to nie, no to będzie łatwa gra chyba. Znaczy dobra, żebym tego, wiecie, żebym nie pochwalił przed... Okej, okay, to wygląda na bardzo łatwą grę. Nawet nie wiem, czy grałbym tego kultystę, szczerze mówiąc, bo on zginie od wszystkiego tutaj. Biorąc pod uwagę, że mogę po prostu w łatwy sposób zniszczyć tę, tę owieczkę z pomocą tego, no to chyba będzie... Ua. On sobie wziął to... Aha, okej. Okay. No to jest ewidentny clear na stole, to ja nawet... Ale chyba będę to brał tylko po to, żeby odzyskać ten stół. Chociaż na ten stół się sam skliruje, a potem mnie uleczy za 8. Ja nie wiem, czy nie, bym nie czekał trochę. Czy to jest greedy, jak ja to zrobię? No nie, bo to ma... To zada 2, 4, 6 obrażeń. To jest... A, wow. To AI czasami po prostu... Jedyne, dzięki czemu ja wygrywam te mecze, mam takie wrażenie, to jest ten, to AI. Gdyby nie ona, to było ciężko. No dobra, jak to teraz zrobić, żeby się wszystko poklirowało? Chyba to leci jakoś tutaj. Jakoś tak. Okej, okay, uleczyliśmy się na maksa, cyk. I teraz powinno się ładnie skierować wszystko, elegancko. No i dobra, no i w przyszłej turze mamy to Obsidian Statue i jest dobrze, to zada 6 obrażeń. A nie, to zada... Ojej, to mi skliruje to. No to sobie to wskrzeszę, trudno. Mam możliwości wskrzeszania, że tak powiem, przez... Uhu! Jeszcze czas. Okej, okay. Uła, to duże jest obrażeń. Ale mnie to jakoś bardzo nie rusza, no bo to sam sobie kliruje stół, jakby nie rozumiem tego. Uła, to było sporo obrażeń swoją drogą, wow, naprawdę dużo. Dobra, Bishop i kultysta? I będziemy potem sobie kultu zatem wszystko pięknie wskrzeszali. A przyszły duże może... A to okrzyki bojowe też się obo 2 razy! Uła, to GG, to jest... O, to jest tak don, to jest takie don. To jest koniec. To niestety tutaj dużo zrobi problemów. Dużo problemów to niestety zrobi, bo mi... najpierw chyba chciałbym zagrać Resurrecta. Tak mi się wydaje. Czekaj, jak działa dokładnie Kultuzat? A, on nie musi być na stole. Dobra, czyli najpierw Resurrect, żeby mieć gwarancję, że nam się wskrzesi 4-8. Albo owieczka. To jest dobry w tą grę, tak by the way. Dobra, ale to powinno cały stół chyba sklirować, co nie? Albo zostawić. O, fajnie, że to zostaje, super. Nie? Te 5-1 nie giną? Tutaj jeszcze powinien być jakaś ogonia chyba. A owieczka? O, no właśnie, okej. Okay. Dobra, wszystko się zgadza. I chyba Kertuzat w takim razie? Czy ja się boję, że on będzie w stanie... Nie, tam stoł mi zniszczy, come on. No i dobra, no to przy takiej dominacji powinno być dosyć łatwo. Tylko mi owcy nie wskrzesz, płagam. Okej, okay, dobra. No i pięknie. Wygląda to na razie bardzo, bardzo dobrze. Będziemy clearować chyba po prostu stół, aby sobie powskrzeszać, po tam dalej. Tak, na pewno chciałbym tym najpierw strajtować, żeby to się przede wszystkim wskrzesiło. Tak, zobaczymy. A, to tutaj, przepraszam. Zobaczymy, w co to trafi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Aha, i teraz po prostu oddaję turę, co nie? Tak, no bo to mi się wskrzesi pięknie i jest wszystko super. Dobra, ten mecz o wiele łatwiejszy niż myślałem. Mamy co leczyć? Możemy to uleczyć? Chociaż chciałbym to zabić, żeby się ten efekt... Wow, ta moc specjalna po prostu mnie tak absolutnie mi wygrywa tutaj wszystko. No nie, nie ma sensu nic więcej grać, no możemy po prostu oddać i to się wskrzesi i to... Wow, to jest... Pff, ale jesteśmy chore kombo po prostu. Jestem ciekawy, co dostaniemy jako ostatniego bossa, bo... Przeciwko The Darkness powinniśmy sobie poradzić. Tego smoka nie wiem, szczerze mówiąc, bo... Przy tym smoku mi się jeszcze nie udało naprawdę wygrać z nim. Chociaż tym deckiem widzę potencjał.
Widzę potencjał jak najbardziej. My możemy robić naprawdę chore rzeczy. Jeszcze zależy, jakie dostaniemy ten skarb ostatni. Bo jakbyśmy dostali na przykład twoje agonie, aktywują się dwa razy, albo właśnie okrzyki bojowe w sumie też, to spoko by było. Albo... Boots of Haste. Oj, absolutnie. Mając 10 kredytów do zadu w deku, to nie ma sensu. To nie ma sensu, wydaje mi się. Możemy to wziąć, żeby ale no to jest jednorazowe. Odrzucenie dwóch kart przeciwnika to jest według mnie bardzo dobre. Tylko tak. Przeciwko smokowi, bo przeciwko The Darkness ja sobie chyba poradzę. Ciemność nie powinna być, wydaje mi się, że problemem. Czy przeciwko smogowi jest lepsze to? No według mnie jest lepsze to, bo wyrzucamy strasznie dużo na stół i możemy Kel'Thuzada i tak dalej. To jest spoko, bo opóźnia go o 2 w stosunku do mnie. A to pozwala zrobić jedną turę. Ale to też, że odrzuca mu dwie karty, to jest według mnie bardzo mocne. To odrzucenie karty jest bardzo mocne, ale w sumie ja chyba się snowballuję, więc no nie, no te Boots of Haste powinny być najlepsze. Dominacja. Albo leczenie, albo smoki. Smoki chyba najmniej, chyba już bardziej ta dominacja. Co to jest? No nie za bardzo. No to jako agonia, ale też tak średnio. Tu mamy kleryczkę i flash heala i light bombę, ale... Z tego tylko mi się podoba ta light bomba, bo ta kleryczka jest fatalna do moich tych resurrectów. No to też w zasadzie jest fatalne, biorąc pod uwagę, co ja mam, więc chciałbym coś, co dobiera karty, ale tutaj widzę, że nie ma takich opcji. To jest bardzo droga karta i to myślę, że po prostu będzie martwe przez większość, a tutaj przynajmniej będzie to można zagrać, żeby coś uleczyć, więc chyba bierzemy to Holy i zobaczymy, kto będzie naszym ostatnim bossem i są to nasze laserki! Laserki ostatnio? Powiedział, nie chcę tak mówić, ale ostatnio, jak grałem przeciwko laserkom? To były trywialne wręcz, to był, no nie chcę powiedzieć najłatwiejszy boss, ale to było łatwe dosyć. Więc zobaczymy, co dzisiaj ten Zoldan Scathe ma dla nas. Bo z tego co pamiętam, to jest, on ma taki hero power, któremu co turę dodaje jeden z tych laserów do ręki. One kosztują 3, ale one nie są jakieś mega OP. Ja chyba odrzucam wszystko, bo szukam tych moich kart kluczowych, czyli Kel'Thuzadów i tego mojego 4-8. No i zapraszam serdecznie. Jego miniony kosztują więcej, ale on z tego co pamiętam to jest deck, który odrzuca sobie rzeczy, więc... Czy ja chcę Kel'Thuzada turn 1? Nie za bardzo. Ja chciałbym raczej w następnej turze rzucić Kel'Thuzada z czymś. Tak, to są ok. No właśnie to jest... Aha, już pamiętam. Problem z tym bossem był taki, że... Znaczy problem z jego, powiedzmy, efektem był taki, że on ma fatalne AI. Że on po prostu rzuca te postaci jak leci i zamiast właśnie na przykład poczekać i tę Clutch Mother trzymać normalnie byśmy chcieli w deku, który odrzuca karty, ja się zaraz dowiemy, że ten deck to jest właśnie deck, który odrzuca karty, to byśmy chcieli... No chyba tak, co nie? Pozbędziemy się tego, bo my nie chcemy, żeby on odrzucał karty, on ma naprawdę tam dobre efekty. O właśnie, że on to wyrzuca za 4 many, to jest hit. I na samym końcu gra ten Lakari Sacrifice. To jest też ciekawe. Dobra, no na razie nie możemy za bardzo sobie na nic pozwolić i to jest przykre trochę. Możemy rzucić tego Mind Blasta tak tylko po to, żeby rzucić. Będziemy raczej wracali na ten stół niż próbowali go dominować. Uła, Doomguard, co odrzucasz? To chyba nie miało znaczenia, co nie? Tak, Discard, ok. Jak ja sobie z tym Doomguardem poradzę? Jeszcze nie wymyśliłem tego. Może tym podwójnym Kel'Thuzadem na przykład. To może być plan. Dobra, cyk. Dwa razy Kel'Thuzad, leczonko i w przyszłej turze, jeśli cokolwiek zniszczy, to Resurrect Bishop i będziemy mieli 4 Kel'Thuzady na stole i powinno być w miarę łatwo. Tylko musimy zacząć się zajmować tym stołem, bo na razie on tak sobie tutaj za bardzo pozwala. Okej. And minus next to it? To mnie może przeraszować. Oj. To jest dużo obrażeń. Ja mam kartę leczącą i bardzo chciałbym ją dobrać. To nie jest moja karta lecząca, to jest przeciwieństwo leczenia. Ja bym chyba tę okadajkę tylko dla tempa, że tak powiem, zagrał. I zagrał nią... Tak? Tak, żeby przyszli tu, żeby potencjalnie jakoś coś tradować. Uła! Jeśli on jeszcze raz mnie zamrozi, to będzie mieć duży problem. Ja mam leczenie, ale... Uła! Ja powiedziałem, że to jest trywialne. Oj, tak! Jak cieplutko się zrobiło! Dobra, okej, to jest dużo obrażeń.
To jest dużo obrażeń. Okej, okay, nie odrzucił tego, nie odrzucił. Dobra. My musimy tutaj sklirować jak najwięcej z tego stołu. Flash heal, cudownie. Jak najwięcej obrażeń musimy wyjąć z tego stołu. No to to tutaj najwięcej będzie obrażeń. Tu będzie dużo obrażeń. Nie możemy nic rezurrektować, to jest przykre. Okej, okay, super, że to odrzucił. I myślę, że to strajdujemy tylko po to, żeby się po prostu pozbyć obrażeń ze stołu. Z tym? Chyba? Leczymy siebie, leczymy to. To nam... A, to nam niszczy Resurrecta trochę. Uła, jak to masakruje nam Resurrecta. Ale ja nie wiem, czy... Ale potem jak zginą te dwa kaltuzady, to i tak mamy duże szanse na to. Okej, okay, przynajmniej dostaniemy jakieś postacie na stole. Uła, to faktycznie dwa razy się robi. Nie, to dobrze to zagraliśmy, to czysto, czysto dla tempa dobrze by było. Ale to jest All Minions, okej, okay, okej. Okay. No to mamy 40% na kaltuzada, tak? Bo zginęło 5 minionów, z czego dwa z nich, tak? 40% na kaltuzada i potem kolejne 40%, więc no, mam nadzieję, że coś się uda. Ale ja chciałbym bardzo to zagrać, żeby mi Doomguardem nie walnął w twarz, co nie? Ale z drugiej strony musi... No dobra, sprawdźmy, co nam ten Resurrect da. To nie jest kaltuzad. Ale to jest Kel'Thuzad. Może? Proszę? Kel'Thuzad? Kel'Thuzad? Tak! Okej, okay, dobra, dobra. Okej, okay, niestety będziemy mieli ten permanentny portal. To jest problem. To jest problem, bo to bydle ma dużo życia. Ale my powinniśmy w stanie ładnie w tej tradować portal, bo mamy... A, jakieś tam manę tam. Mana to mnie tam... Już mi nie robi różnicy teraz. My powinniśmy na to ładnie odpowiedzieć, bo tu tak, tak. No to powinno być w miarę łatwo. Zanim wykonamy trady, to oczywiście Bishop. Kel'Thuzad? Nope. I tu bym chyba strajdował. Tu bym też strajdował. Ty bym walnął w twarz? Nie, ty bym strajdował i się uleczył, bo chociaż... No, chyba tak. Chyba tak, bo on ma te karty, które wiecie, tam niszczą miniony czy coś takiego, więc ja nie chciałbym, żeby wszystko, co mam, poszło po prostu... Właśnie, na przykład to. Nie Kel'Thuzada. Błagam, nie Kel'Thuzada. Nie! O nie. No to nam się nagle cała taktyka poszła. O nie, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, tutaj mamy ładny trade. Tutaj mamy to, tutaj mamy light spawn. Tutaj możemy leczyć to. I walimy w twarz. Musimy też przeciwnika chyba dokończyć, bo no, z tymi minionami to będzie ciężko. Okej, okay, okej, okay. Tracimy tę tortolę. O nie! O nie! O nie! Najgorzej. No dobrze, nie jest dobrze. Gdzie są moje... Ja mam jeszcze 3 Kel'Thuzady w deku. Czy ja mógłbym je dostać, poproszę? Northshire, dobra, Northshire jest dobrze, bo to dobiera nam kartę. Jakąś dobrą poproszę. To jest dobra karta! Absolutnie zapraszam ją. Kel'Thuzad, 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 come on, come on! Jest, dobra. Okej, okay, dostaliśmy to, super. Tylko żeby on teraz nie zniszczył go i możemy... Jesteśmy absolutnie super. Losowy stronnik? Okej, okay, ten jest okej, okay. Ten jest absolutnie okej. Okay. To mi nie robi żadnego problemu. My będziemy sobie okej. Okay. O nie! Okej, okay, ale... jakbym drugiego Kel'Thuzada teraz dostał, to by było dobrze, bo on by go wskrzesił, co nie? To by było dobrze, ale... To nie jest Kel'Thuzad. O nie. Dobra, spróbujemy dobrać. Spróbujemy dobrać, tak. To jest dobre? No, to jest dobre, ale chyba na potem. To musimy tak, musimy zabić... Tak, musimy na pewno to zabić, tak. Pytanie, czy Kel'Thuzadem traduje, czy The Face? Chyba traduje. Aha, tylko najpierw muszę zabić tę, żeby ona się wskrzesiła z tego kolegi. No i niestety z Kel'Thuzadem się pożegnamy, ale przynajmniej coś tam wskrzesi, więc będę miał szansę jakieś na dobranie kolejnej karty. I mam nadzieję, że wśród tych kart będzie karta... A nie! A, dobrze, to nic nie robi. Okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. 6-8, moje postać, moje 6-8, mam taką postać 6-8, czy ja mogę ją dostać? Najpierw spróbuję dobrać, bo może będę tutaj tego Kel'Thuzadzika dostanę. To by było miło bardzo. Niestety. Możemy jeszcze zrobić trade tutaj i spróbować dobrać więcej, albo trade tutaj i wtedy dobieram jedną kartę więcej. No, mi się podoba chyba jedna karta więcej. Bo to ja sobie jeszcze potraduję, ale tak to dobierzemy aż 3 karty i to jest bardzo dobre. A w sumie mogę to i tak potem zabić. Dobra, to nie, to nie. O, tak! Proszę! Jest taka karta, jedna. 6, 8 many, 6, 8. Kel'Thuzad, Lord Śmierci, cokolwiek, jak on się nazywa. No, to nie jest złe, to nie jest najgorsze, powiedzmy. Zapraszam. Niestety. Inaczej się pożegnamy z tą Tortolą, co nie? Więc ja bym chyba to strajdował.
i poszedł w twarz. Ta kleryczka, którą ja na początku tak plułem na nią, mówiąc, że nie, to jest najgorsza karta w tym deku. Ona nam tak teraz ratuje wszystko. Tak, ratuje nam wszystko, absolutnie. Dobra, będziemy mogli mu odrzucać te karty, to jest dobra wiadomość. Ja mam taką kartę, taką jedną, którą chciałbym dostać. Czy ja mogę ją dostać może? Czy najpierw powinienem, tak, najpierw powinienem dobrać. I to chyba najpierw powinienem dobrać w ten sposób. Keltuzat. To jest dobre. O, jakie to jest dobre. Okej, dobra. My chcemy na pewno walnąć przeciwnika w to, bo to mu odrzuci tę kartę, którą ma, czyli ten tam sobie co sobie dobrał. W sensie ten jego, właśnie, ten jego beam. A może tu jest Keltuzadzik, co? Dzień dobry. Nie, tu jest jeszcze jedna kleryczka. No to chyba zagramy ten Lightspawn i face. I face. Dobra, ten 3.15 nam bardzo ładnie tutaj powinniśmy, jak widzę to, co jest na stole, powinniśmy sobie w miarę z tym poradzić, co jest. Bo będziemy odrzucali mu co turę to, tylko musimy tego Keltuzada w końcu dostać. Najpierw dobieramy, co nie? Najpierw dobieramy, tak. Tylko jak my dobieramy? Wydaje mi się, że tym? Nie. Czym ja powinienem dobrać? To? Nie. Tak? Nie. Chyba. Dobra, spróbujmy. Tutaj. Heal. Keltuzad. Ja mam... Jest! Tak! Tak! Dwaj są! Są ci oni. Dobrze, no to już teraz. Teraz jedziemy, słuchajcie. Teraz już jest łatwa gra. Jak to leci? To leci tutaj. Podwójny trade na tym. Tego... To, czy to możemy chyba tradeować tylko po to, żeby przyszli którzy dalej tradeować i tyle. Tego chcemy zostawić, żeby przeżył. Spróbujemy coś sobie wskrzesić? Nie, bo i nam tam wskrzesi wszystko Keltuzad, więc jest the git, jest ok. Już mamy wszystko pod kontrolą, słuchajcie. Jest dobrze. Właśnie to jest tak jak mówię, problem tego jaja, że jak on nas nie zraszuje, to potem po prostu jest... On sobie sam odrzuca karty, to jest bez sensu zupełnie. Dobra, my chcemy, żeby to możliwie dużo kart odrzuciło, ale w sumie teraz możemy tak zrobić, więc robimy tak. Czy ja chcę dobierać karty? No nie za bardzo, mi fatyga trochę już zagląda do mnie. Czyli chciałbym zrobić chyba tak. Chociaż nie, moment. A, nie mogę tego... Nie, to muszę tak stradeować. Teraz to uleczyć, teraz to stradeować i face. I tyle, co nie? Ponieważ nie mam ten. I tak mi się cały stół od... Nie stradowałem to. Ale nie, bo odrzuciłem tą kartę. A nie, to mogłem rzucić więcej? A, i tak sobie to odrzucił. Dobra, easy. Dobra, jest okej. Okay. Mam wszystko pod kontrolą, nie ma co mi chodzi. Dobra. Myślę, że my nadal tradujemy, tak mi się wydaje. Chcemy stradować na pewno tak. Wie panie, trochę to nie jest najwydajniejszy sposób tradowania, nie ugrywam. Czy ja chcę tak to zrobić? No tak, no szkoda tylko, bo to już stracimy tę kartę do niszczenia mu tych portali, znaczy tego, co tam on ma. Ale to nie jest problem. Teraz chcę mu uleczyć. I chyba to chcę uleczyć, co nie? Bo to, chociaż to się zaraz i tak wskrzesi. To chcemy chyba uleczyć. To chcemy uleczyć? Nie, to chcemy uleczyć, żeby zwiększyć mu atak. No i tyle, i czekamy, co nie? Bo tam to jest zamrożone. Przecież to się odmrozi. No ale co mnie to obchodzi, że to się odmrozi? Face. Dobra, jedyne co nas powinno teraz martwić, to jest fatyga. Wydaje mi się, że to powinniśmy mieć. Generalnie. Mnóstwo tych jego kart robi dużo krzywdy, szczerze mówiąc. Jemu, więc... ten beam, to jest jedyne co mnie martwi. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten beam, ja powinienem jak najwięcej stradeować. Czyli tak, tutaj, no tak, to, tutaj heal, teraz, żeby nie dobrać karty, trade i face. I tak jak będziemy mu co turę 6 zadawali obrażeń, to powinno być dobrze. Nawet nie wiem, czy nie powinien tego drugiego, chociaż tego drugiego trzymam trochę jako taki backup. Źle stradeowałem. Dobra, w następnej turze powinniśmy tak stradeować, żeby te koleżanki i kleryczki zginęły ostatnie, ponieważ lepiej jest mieć jednego Ferrigargona, bo mniej nas zajmuje miejsca na stole, co nie? Tak. Niż dwie kleryczki. Plus te kleryczki robią mi ten problem, że nie mogę sobie healować na początku. No okej, okay. To nie ma znaczenia. Fajnie, że on to gra w ogóle w tej kolejności, co nie? Że ten beam sobie najpierw odrzuca, a potem to... To jest właśnie ten problem tego bossa, tak jak mówiłem, że on... no, przez chwilę myślałem, że... Aha, czyli teraz ja muszę stradeować tak, żeby... Aha, mi nic nie może zginąć. Dobra, cyk. 7. Teraz gramy to, bo to jest większe bydle i to mnie też będzie leczyć. I chyba możemy serio olać na niego stół, bo i tak w przyszłej turze mamy litala. No. Więc tutaj zrobimy tak. Tego nie ma co. No i tyle.
I tak się oto kończy nasz Dungeon Run. Tutaj nie powinno być chyba już żadnych zaskoczeń. To jest, wydaje mi się, że jeden z prostszych bossów. To jest też ten boss, z którym ja wygrałem chyba, jak tam grałem magiem. Jak się okazuje, to będzie też ten boss, którym wygram, jak gram teraz tym priestem. Bo serio, tutaj już nic nie powinno być. Ja będę skrzeszać to tym kentuzadem. No i tu jest chyba Little w ogóle w tej turze. Było przez chwilę cieplutko troszeczkę, póki nie dobraliśmy tego, no ale come on, mając 4 kentuzady w deku i obniżone miniony do 5, no to... To faktycznie, no, czasami w tych dungeon runach można po prostu trafić na łatwiejsze, czasami na trudniejsze, ale tutaj trafiliśmy, myślę, że na troszeczkę łatwiejsze rozdanie. Że zaczęliśmy z tym kentuzadem, tą obniżką... O, dało mi się tym pilistem to sklirować. Z tą obniżką, to, że stronnicy przeciwnika kosztowali więcej, to dużo nie robi. The Boots of Haste, no, ale to dostaliśmy dopiero na ostatnią turę, więc jak widzicie, ja troszkę próbowałem zanim pierwszego pokonałem. No ale fajnie, fajny deck. Ja polecam chyba bardzo tę rezurekcję. Druga opcja, podobna bardzo do rezurekcji. One to są fajne, bo są takie dwie w sumie synergie, które, te pakiety, które można dostać w priście, które między sobą się wyjątkowo synergizują. Bo wiadomo, że jak bierzecie same rezurekty, albo same tam holy, albo same, jakby wiecie, te same nazwy tych paczek kart, które dostajemy co bossa, no to jest, no to, no to musi być ze sobą kompatybilne, tak? Bo to jest ten sam pomysł. Ale czasami są też kompatybilności między nimi, czyli na przykład ten Resurrection. Oprócz tego jest także pakiet opierający się na agoniach, który się nazywa chyba Last Rites czy coś takiego. I to ma oczywiście ze sobą świetną synergię, plus jeszcze jak dostaniemy do tego, że nasze agonie aktywują się dwa razy, to w ogóle już jesteśmy absolutnie złotem obsypani. Tak wygląda ten mecz, pięć meczy, tak? Bo my pominęliśmy tylko trzech bossów i myślę, że dobrze, żeby nie tracić na nich czasu, a te ciekawe nam zostały. Trafiły nam się, nie ukrywam, strasznie proste, bo ten Finn był mega prosty. Ten ostatni boss był też ten prosty. To, że tu, no w sumie trafiły nam się proste, tak mi się wydaje, dlatego wygrałem. No ale cóż, no do 3 albo czasami do 53 razy sztuka. No. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.